powitać. Witam serdecznie w kolejnym odcinku, w którym wreszcie odbieramy 20 brojlerów Calimero na nasze gospodarstwo. Ja dzisiaj rano przygotowałem dwa kurniki dla tych brojlerów. Profilaktycznie przeprowadziłem wypalanie przeciw ptaszyńcom, a więc ptaszyńce nie powinny tam być, nawet przy tym wypalaniu nie zauważyłem, żeby tam jakieś tam były objawy, żeby tam jakiś tam ptaszyniec był. W każdym bądź razie oba kurniki na te brojlery, bo będę ich miał 10 w jednym, 10 w drugim kurniku, a więc w sumie 20 brojlerów. A więc te kurniki są przygotowane, są już tam lampy grzewcze włączone, bo jak możecie widzieć, pogoda jest bardzo niesprzyjająca, bardzo taka zimna, deszczowa, chłodna, więc na pewno brojlerom będzie teraz na początku, teraz w tych pierwszych dniach będzie trzeba brojlerom troszeczkę podgrzewać lampami grzewczymi, tak żeby po prostu się nie przeziębiły, żeby nie miały w ogóle szok, bo na fermie, z której odbieram brojlery, akurat one są trzymane w dosyć wysokiej temperaturze, a jak wiadomo, brojlery w tych pierwszych tygodniach życia na pewno wymagają wysoką temperaturę, więc dlatego lampy grzewcze. A więc teraz już jedziemy, jesteśmy w drodze, za chwilę powinniśmy być na miejscu, powinno tam na nas czekać 20 brojlerów, a więc zobaczymy, czy uda nam się, bo jest zawsze duży popyt i może się zdarzyć, że po prostu brojlerów nie będzie, albo będzie ich już mało, zobaczymy. A więc dobra, może już teraz słyszycie wesołe odgłosy naszych Calimero brojlerów. Powiem tak, mieliśmy bardzo duże szczęście, bo godzinę później, gdybyśmy przyjechali, to już z pewnością nie byłoby już brojlerów. Już po prostu musiałbym czekać na inną warkę, z tym, że oni tylko raz przywożą te Calimero. Teraz to już bym tylko czekał na te klasyczne białe brojlery. Ja z doświadczenia raczej kupuję Calimero, bo lepiej ich się dokarmia i one dorastają do większej wagi. A więc mieliśmy duże szczęście, że przyjechaliśmy jeszcze spokojnie, jeszcze spokojniutko. Pani naliczyła nam 21. Też trzeba przyznać, że była tam spora kolejka za nami już i wszyscy odbierali Calimera w ilościach 20-30, a więc ja myślę, że za godzinę już nie będzie nawet jedna sztuka. A my jedziemy do domu, powracamy. 21 brojlerów sobie wieziemy. Teraz będziemy ich przenosili do kurników, rozdzielimy. W zasadzie mam je rozdzielone na 11 i 10. No i po prostu będziemy je przenosili do kurników, które już są, jak wspominałem, przygotowane. Może was zastanawia, dlaczego akurat 21, dlaczego nie 20, dlaczego nie 22. Jest taki u nas zwyczaj, może w komentarzach napiszcie, czy u was też, ale u nas tutaj na Śląsku jest taki zwyczaj, że drób albo też bydło dziobate, jak lubią niektórzy mówić, hodowane jest zawsze tradycyjnie w ilościach nieparzystych, a więc trzymając kury, najlepiej trzymać ich w ilościach nieparzystych w sumie, jak również brojlery trzymamy w ilościach nieparzystych, a więc dlatego kupiłem nie 20, nie 22, a 21 brojlerów. Dobra, to my zmierzamy do domu, to na razie.